Witam Państwa bardzo serdecznie na Czwartkach Literackich Online. To jest Szczeciński Przegląd Literacki Forma i dzisiaj moim Państwa gościem jest Jolanta Jonaszko, która wydała całkiem niedawno książkę zatytułowaną Portrety. Ja bym powiedział, że Ty jesteś taką specjalistką od małych plus, bo świetnie piszesz opowiadania, to trzeba przyznać. Jesteś też osobą bardzo wykształconą. To, co mówiłem już w Domu Kultury 13 Mus, tak? Jesteś absolwentką studiów literatury niemieckiej i rosyjskiej na Oksfordzie, też studiowałaś na Uniwersytecie w Yale europeistykę i wydałaś 2 lata temu, to był 2018 rok, pamiętam książkę Bez dziadka, Pamiętnik żałoby, ja prowadziłem to spotkanie, to był twój debiut literacki, bardzo udany, ja pamiętam, cały czas mam go w głowie, ale dzisiaj napisałaś coś, bym powiedział, zupełnie innego i na temat właśnie tej książki porozmawiamy, ale od razu ci zadam takie pytanie, powiedz, co się u ciebie zmieniło od tego debiutu w ciągu tych 2 lat, bo wiem, że ty publikowałaś na przykład w Latarni Morskiej, ostatnio w Elewatorze ukazało się twoje opowiadanie Pajączek. Jak tam sobie, powiedz, radzisz przez ten czas? Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie, cieszę się bardzo, że mamy okazję porozmawiać. Co się zmieniło przez ostatnie 2 lata? Nie powiedziałabym, że były jakieś wielkie zmiany, ale pewne rzeczy może udało mi się rozwinąć, szczególnie jeśli chodzi o pisanie. Zaczęłam pisać bardziej systematycznie. Rzeczywiście ten okres przed publikacją mojego debiutu Bez dziadka był inny, był bardzo emocjonalny. Ta książka też powstała zupełnie inaczej niż Portrety. Była taka jakby napisana, powiedziałabym, w rauszu pisania. Emocje były bardzo... No, to była forma pożegnania, mojego osobistego pożegnania z dziadkiem. Tutaj ten okres przed Portretami był zupełnie inny. Był to taki okres może dla mnie takiej emocjonalnej stabilności, powiedziałabym, i takiego bardziej systematycznego pisania. Dlatego powstało może więcej takich mniejszych utworów czy opowiadań i rzeczywiście miałam okazję współpracować z Latarnią Morską. Tam ukazało się takie dłuższe opowiadanie, prawie nowelka, w którym zajmowałam się, właściwie to były moje wspomnienia właśnie ze studiów w Oksfordzie i bardzo się cieszę, że właśnie Latarnia Morska opublikowała tą nowelkę. I tak jak mówisz, w Elewatorze niedawno pojawił się Pajączek, to jest też jedno z moich opowiadań. Tak, więc pisałam bardziej systematycznie, rzeczywiście częściowo do szuflady, ale częściowo z tych moich notatek, głównie z rozmów z różnymi ludźmi powstały opowiadania i bardzo się cieszę, że ukazały się tak razem w tej książce, którą właśnie pokazałeś w Portretach. Okej. Ja przeczytałem oczywiście twoją książkę z wielkim zainteresowaniem, szybko mi to zajęło, 2 wieczory z tego co pamiętam i ja wiem, że tam na pewno korzystasz dużo ze swoich doświadczeń właśnie w pracy w Niemczech, tak? Tutaj w korporacji, właśnie w tej pracy związanej z doradzaniem ludziom, którzy poszukują nowej pracy, chcą coś w swoim życiu zmienić, a moje pytanie byłoby takie, jak właśnie czuje się Polak w firmie niemieckiej, w korporacji niemieckiej, bo tam troszeczkę są takie elementy zagubienia, ale niektórzy się asymilują i to widać. Ciężko mi powiedzieć, jak czuje się Polak, bo jest tu bardzo wiele różnych Polaków. Jak ja się czuję, albo jak ja się czułam może, jak zaczynałam tutaj 10 lat temu, nie powiedziałabym, że było mi łatwo, chociaż nie miałam może tej bariery językowej, bo studiowałam już wcześniej niemiecką literaturę, ale jednak była ta bariera kulturowa. Widziałam, że pewne rzeczy przychodzą mi trudniej niż może ludziom, którzy tu od zawsze mieszkają, Niemcom czy nie Niemcom. I właśnie może dlatego te tematy, ale oczywiście w ciągu tych 10 lat to się zmieniło. Ty nazywasz to asymilacją. Rzeczywiście jest to swego rodzaju asymilacja, a może po prostu takie zastanowienie się, jak chcę czerpać z tego, co jest wokół mnie, a co jest jakby moje i na tyle może jestem już teraz bardziej pewna siebie, że pewne rzeczy mi nie przeszkadzają, ta moja inność i nawet widzę, że są doceniane. To jest może taka droga, którą przeszłam. Ale może dlatego właśnie bardzo interesują mnie historie ludzi, którzy tu się, tak jak mówisz, asymilują. Ja rzeczywiście przez ostatnie 5 lat pracowałam jako coach w takiej, tak jak mówisz, dużej korporacji i miałam okazję poznać bardzo wielu różnych ludzi. Niemców, nie Niemców, pół Niemców, ćwierć Niemców, ale wszystkich,
W większości to, co się powtarza, to byli ludzie, którzy byli na takim rozdrożu jakimś emocjonalnym, głównie z powodu tego, że stracili pracę. Mniej lub bardziej, że tak powiem, z własnej winy, nie mówiłabym tu nawet o winie, głównie w procesie restrukturyzacji. I ci ludzie właśnie lądowali u mnie na coachingu, na takim emocjonalnym, może nie psychologicznym właśnie podejściu. I to mnie bardzo zainspirowało, właśnie te historie innych ludzi. I częściowo te historie, oczywiście przefiltrowane przez moje może spojrzenie na nich, znalazły się właśnie w tym zbiorze. Okej, okay. To jeszcze Cię dopytam, bo właśnie ta problematyka niemiecka mnie bardzo też interesuje. Jakie są różnice w mentalności między właśnie Niemcami a Polakami? Bo jest taki stereotyp, że Niemiec jest porządny, tak? Lubi ład, musi być wszystko takie uporządkowane. My to czasami cenimy u Niemców oczywiście, bo nam nieraz tego, powiedzmy, brakuje. Ale Ty dostrzegasz te różnice właśnie pomiędzy Niemcami a Polakami, jak tam jesteś? Dostrzegam i wydaje mi się, że jest sporo prawdy w stereotypach. Oczywiście stereotypy to nie wszystko, to jakiś taki początek, ale na przykład ta kwestia uporządkowania albo struktury, to jest rzeczywiście coś, co widzę, co powtarza się u wielu ludzi, nie tylko u Niemców, ale u ludzi, którzy tu już dłużej mieszkają. Myślę, że tego w pewien sposób można się też nauczyć. Nie to, że każdy jest ustrukturyzowany, ale każdy ma potrzebę tej struktury i może taką nadzieję, że struktura pewne problemy też głębsze rozwiąże. Czasem można powiedzieć, to jest troszeczkę może przyrost formy nad treścią też, nie? Że najpierw trzeba pomyśleć o metodzie, o tym, jak coś pokażemy, a dopiero zastanowić się, co ta metoda ma nam dać. To widzę tutaj, tą tendencję. Chociaż muszę powiedzieć, że ja też jestem z natury ustrukturyzowana i tutaj się dosyć szybko odnalazłam w tym stereotypie, więc to widzę raczej pozytywnie. Ale to, co też widzę u Niemców i w pewnym sensie też cenię, to jak ważna dla nich jest praca. Z tego można się śmiać, ale można to też widzieć, ta praca jest rzeczywiście taką, szczególnie tu w zachodnich Niemczech, taką tym, przez co oni się, z czym się bardzo identyfikują. Dlatego jak tracą pracę, i to są głównie moi bohaterzy, zawala im się świat. Bo często nic innego nie mają, albo w nic innego nie zainwestowali, w tym sensie takim energii, nie chodzi o pieniądze. I dlatego kwestia utraty pracy jest taką kwestią egzystencjalną tutaj. I dlatego chyba te rozmowy i te spotkania, które pokazuję, to zaczyna się od pracy i od życiorysu, ale kończy się często na takich dramatach, przez to, że ta praca jest tu właśnie taka ważna. Okej. Okay. Też zapytam Ciebie, bo takim ważnym motywem właśnie w Twojej książce są biurowce, bo z jednej strony biurowce są właśnie tej symbolem kapitalistycznego świata, czasami bardzo żarłocznego, krwiożerczego, takiego bezdusznego, ale z drugiej strony biurowce są też takie majestatyczne, bo jak tutaj właśnie w Twojej książce się pojawia, że stojąc na tym najwyższym piętrze można poczuć, że się dotyka Boga czy niebo, powiedzmy, może troszeczkę przesadziłem z tym Bogiem, ale powiedzmy niebo, tak, że człowiek jest taki mały, a tutaj taki wszechświat się rozciąga, byśmy powiedzieli w ten sposób. A jaki jest właśnie Twój stosunek do tych biurowców? Czy lubisz je oglądać, czy dla Ciebie one takie są, byśmy powiedzieli, powszednie, już uczuć nie wzbudzają w tobie w ten sposób? Muszę powiedzieć, że nawet nie zastanawiałam się nad symboliką wieżowców przez to, że już tak długo tu pracuję, jednak we Frankfurcie nad Menem, a Frankfurt nad Menem jest takim Nowym Jorkiem tu w Niemczech. I jeszcze do tego te 5 lat ja pracowałam na 10. piętrze właśnie takiego biurowca w samym centrum Frankfurtu. Co znaczy, że nie tylko ja byłam wysoko i jakby w takim właśnie oszklonym pomieszczeniu, ale widok był po prostu, to były inne wieżowce, bo głównie patrzyło się też na 10. piętra innych, że tak powiem, banków, czy korporacji, czy jakichś firm konsultingowych. Dlatego to jest takie ważne też z tego prostego względu w moich opowiadaniach, bo właśnie na tym 10. piętrze prowadziłam te rozmowy, które mnie zainspirowały do większości tych opowiadań. Bo właśnie od tego zaczynał się nawet small talk. Ludzie wchodzili i widzieli tą panoramę, do której wiele nie jest przyzwyczajonych, i o tym zaczynaliśmy rozmawiać. Dlatego nie widzę, dla mnie to nie był jakiś symbol krwiożernego kapitalizmu, tylko po prostu otoczenie, w którym prowadziłam te rozmowy.
Tak, dlatego były ważne. Ale ważne było też zawsze windą zjeżdżać znowu na parter i że tak powiem, jeszcze niżej do metra i jechać do domu i zostawić ten wieżowiec za sobą i te problemy też na tym 10 piętrze. Dlatego tak, wieżowiec był ważny. Tak, bo to taki częsty motyw, jak się czyta te powieści współczesne, które właśnie opisują życie ludzi w dużym mieście, tak, którzy pracują w korporacjach, wielkich firmach, no to te biurowce są oczywiście nieuniknione. Ja przyznam się, ja bardzo lubię patrzeć na biurowce, szczególnie jak jestem w jakimś obcym dużym mieście, to zawsze no, to jest takie wrażenie metropolii, że to miasto żyje i tak dalej, że to taka konieczność. Możemy je krytykować, ale one no wiadomo, że będą. To jest taki element dużego miasta, bardzo charakterystyczny. Dobrze, Jola, to wrócimy do pracy właśnie, która jest tutaj pokazana w twojej książce, do pracy konsultantki, bo ja mam wrażenie, że ta praca wymaga takiego zmysłu psychologicznego. Oczywiście nie trzeba mieć studiów psychologicznych, ale trzeba mieć jakiś zmysł psychologiczny, znaleźć jakiś klucz odpowiedni do tych ludzi. Zgadza się? Wydaje mi się, że tak, chociaż muszę powiedzieć, że na początku nie robiłam tego świadomie. Nie wyjmowałam kluczyka jakby z kieszeni i wkładałam w jakąś dziurkę czy coś, tylko chyba musiałam się tego nauczyć i wychodziło to dosyć naturalnie. Dopiero potem, im więcej tych rozmów miałam, im więcej może też się kształciłam w tym kierunku, w tamtym roku zrobiłam też certyfikat na coacha, żeby jednak troszeczkę świadomiej pewne metody stosować, to rzeczywiście zaczęłam w ogóle myśleć o tym kluczu i jak dojść do którego człowieka. I rzeczywiście, no, ostatnio spojrzałam, to miałam już około 250 klientów i widzę, że są pewne, każdy jest inny, ale są pewne kategorie, powiedziałabym, ludzi, że do tego człowieka łatwiej dojść w ten sposób, do tego człowieka łatwiej dojść w ten sposób. I to już widzę, tego się nauczyłam i myślę, że jest to taka wiedza, tak jak mówisz, psychologiczna, ale nie z książek, tylko rzeczywiście ja ją tak troszkę sobie, powiem, na podstawie tych rozmów, które prowadziłam, próbowałam się tego uczyć i zastanawiać, w którym momencie rozmowa dobrze przebiegła, w którym mogłam zrobić coś lepiej, co dała dana rozmowa o sobie. Tu bardzo ważny jest ten feedback. To jest to, czego się też nauczyłam na Zachodzie. Bardzo ważne jest pytać, jak najszybciej pytać o to, no jak dana osoba widzi mnie, co jej dała dana rozmowa. I tak uczyć się jakby na własnych też błędach. Okej. Okay. I tak mnie zastanowiło też w twojej książce, tam jest takie pojęcie obiektywna rekrutacja. Czy istnieje obiektywna rekrutacja? Bo wiem, że proces rekrutacji jest zawsze stresujący, no szczególnie dla osób, które ubiegają się o pracę, tak? Bo to jest forma egzaminu, jakby nie patrzeć, jak się przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną, człowiek jest oceniany. Ale faktycznie z drugiej strony też może ocenić firmę, tak? I zobaczyć, czy by się nadawał. Także to też działa w dwie strony. Ale czy rekrutacja może być obiektywna? Może i tak, bo załóżmy, jak ty jesteś osobą z zewnątrz, która nie zna tego człowieka, to możesz troszeczkę inaczej spojrzeć. Ale z drugiej strony jest coś takiego, że jak człowiek wchodzi, to może od razu w tobie budzić sympatię, a drugi niekoniecznie. No nie? To jest bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz, bo to właśnie były tematy wielu rozmów z moimi klientami, bo często pomagałam im przygotować się właśnie na te rozmowy kwalifikacyjne. I większość z nich, z nas wszystkich, podchodzi tak, że jest to pewien test. No, test już w naszym dorosłym życiu, ale podobny do tych testów, które mieliśmy w szkole. I właśnie próbowałam pracować z nimi nad tym, żeby odejść od tego pojęcia testu bardziej do pojęcia rozmowy po partnersku. To jest bardzo trudne oczywiście, bo oczywiście każdy jest świadomy tego, że jest się ocenianym, ale mimo to starać się wyrobić w sobie pewną autentyczność. Ja nie do końca lubię to słowo, bo dużo się o tym teraz mówi, ale jednak jeśli pozytywnie do tego podejść, to chodzi o to, żeby... Nie chodzi o to, żeby się obnażać i mówić o jakichś rzeczach, które w ogóle nie mają miejsca i nie są ważne w takiej rozmowie, ale jednak wszystko, co się mówi, powinno być prawdziwe. To nie znaczy, że trzeba mówić wszystko, ale powinno się zgadzać z naszym jakimś systemem wartości, nam odpowiadać. To jest bardzo ważne, bo jednak szuka się pracy zwykle na dłuższą metę, większość ludzi, i musi być to dopasowanie, nie tylko dopasowanie kwalifikacji, ale też dopasowanie takie osobowościowe, bo w dzisiejszych czasach dużo więcej pracuje się w zespole i te takie kompetencje miękkie są dużo ważne, dużo ważniejsze niż były. Dlatego właśnie próbowałam
Często robiliśmy też takie symulacje rozmów i zastanawialiśmy się z klientami, w którym momencie mogę pokazać więcej siebie i która część mnie jest ważna w tym momencie, co chcę pokazać, żeby do tego podejść świadomie. Dlatego bardzo ciekawe jest to, co mówisz, czy są obiektywne rekrutacje. Są oczywiście próby obiektywizacji rekrutacji. Są te różne assessment center, czyli takie próby tego, żeby jeszcze na początku zrobić jakiś test, ale większość ludzi mówi, że tak naprawdę na koniec końców to decyzja jest zawsze intuicyjna. Często jest może już podjęta nawet przed tym, jak jakiekolwiek testy zostaną wypełnione. Dlatego bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, ale właśnie też autentyczność, już jak wchodzi się na tą rozmowę. Dziękuję Ci za tą odpowiedź, bo właśnie rzeczywiście rozmowa brzmi mniej stresująco niż egzamin czy test, no nie? I zawsze to inaczej rzeczywiście człowiek może się poczuć, jak idzie na rozmowę, nie na egzamin, na test. No dobrze, to jest ciekawe, ale też myślę, ważnym problemem jest wypalenie zawodowe, bo tutaj to są ludzie właśnie w Twojej książce na rozdrożu, którzy szukają nowej pracy. I co najczęściej decyduje o tym, że ktoś chce zmienić pracę, zmienić swoje życie? Jakie tutaj ma motywacje? Bo ja wiem na przykład, jak patrzymy na mentalność swoich rodziców, no to często wiadomo, nasi rodzice 30 lat pracują w jednej pracy, potem jest emerytura i raczej nie zmieniają, ale dzisiaj ludzie w naszym wieku, powiedzmy roczniki urodzone w latach 80. lubią zmieniać pracę, niekoniecznie siedzą 30 lat w jednym miejscu. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o kwestię wypalenia zawodowego, to co na początku powiedziałeś, to rzeczywiście zetknęłam się z tym wielu klientów, których miałam, albo było już wypalonych, albo było przed wypaleniem, albo wspominało wypalenie. I ciekawe dla mnie było to, że zauważyłam, że kwestia wypalenia zawodowego to nie jest kwestia często nadgodzin i nadmiaru pracy, to co wcześniej myślałam, ale kwestia tego, że człowiek nie identyfikuje się z tym, co robi. Z różnych powodów, na przykład zmienił się management, zmieniła się wizja firmy, albo zmienił się po prostu bezpośredni szef i nie ma tej relacji. Jeśli tego brakuje, takiego zakotwiczenia też emocjonalnego w tym, co się robi, to pojawia się często ryzyko właśnie burnoutu, czyli tego wypalenia. To było dla mnie bardzo ciekawe. I dlaczego ludzie zmieniają pracę, zapytałeś się. Często dziwiło mnie właśnie, że mimo tego wypalenia większość ludzi nie podejmie sama takiego kroku, żeby zmienić pracę, żeby nawet rozejrzeć się. Jeśli się było wiele lat w jednej firmie, bardzo ciężko jest w ogóle pomyśleć o zmianie, a co dopiero iść w tym kierunku. Dopiero wtedy, jak jest się podstawionym pod ścianą i zwykle są to rzeczywiście już bardzo trudne sytuacje, kiedy po prostu już prawnik siedzi, że tak powiem, w tym samym pokoju i ma się pewną rzecz do podpisania, dopiero wtedy ci ludzie odchodzą z firm. Dlatego często o tym rozmawiałam, dlaczego wcześniej samemu nie podjęło się tego kroku. Mi się wydaje, że sama myśl o zmianie jest tak ciężka, nawet myśl o zmianie na lepsze. Często łatwiej jest jakby pozostać w sytuacji, którą się zna, nawet jeśli ta sytuacja jest bardzo ciężka, czyli jakby cierpieć i mieć to znane cierpienie, niż zmienić coś na lepsze. Bo sama zmiana, sama ta kwestia nowego jest tak trudna. To dla mnie było ciekawe. Ale rzeczywiście, jeśli już ktoś jest pchnięty, to często może się okazać to pchnięcie bardzo takim błogosławieństwem, powiedziałabym nawet, bo w tym momencie ktoś jest zmuszony do tego, żeby poszukać czegoś nowego i często to nowe jest wtedy już lepsze. Właśnie to jest to, żeby odważyć się, tak, zrobić ten pierwszy krok. To jest myślę najtrudniejsze, tak? A potem rzeczywiście, jak ktoś się odnajdzie w nowej pracy, no będzie szczęśliwy, bo to chyba nie ma nic lepszego, jak chodzić do pracy, która daje satysfakcję, jest radość z tej. To właściwie jakby się nie pracowało wtedy, no nie? A rzeczywiście najgorzej mają ludzie i są tacy ludzie, w Polsce oczywiście też, którzy no nie lubią swojej pracy i zawsze z niechęcią wstają, no nie? I to jest takie więzienie wtedy i to jest problem. Jeszcze cię zapytam, Jola, o multikulturowość, bo ja od czasu do czasu jeżdżę do Berlina, może nie za często, ale powiedzmy co 2-3 lata i tam widzę właśnie ludzi różnych nacji. Ja to odbieram pozytywnie, bo tam nic złego mnie nie spotkało. Natomiast jaki jest twój stosunek, bo ty jesteś tam, wiadomo, częściej w Niemczech. Natomiast czy zdarzają się tam też jakieś konflikty na tle narodowościowym, czy to jest częste? No. Mhm.
To jest ciężkie pytanie dla mnie, dlatego, bo też powiedziałabym tak jak ty, mnie też nigdy nic złego nie spotkało od 10 lat, wręcz przeciwnie, wszystko co mnie tu spotyka jest dobre. Ale to jest oczywiście uproszczone, bardzo uproszczona odpowiedź na twoje pytanie, bo są te konflikty i ja widzę te konflikty z jednej strony w prasie, oczywiście czyta się nawet o takich już dosyć ekstremalnych, powiedziałabym, konfliktach. Na co dzień to, co zauważam, to, że te konflikty, które istnieją, są często tak pod powierzchnią. Nie są pokazywane, może przez polityczną poprawność, może przez jakiś taki profesjonalizm, ale tego nie widać na pierwszy rzut oka. Ale kiedy zacznie się rozmawiać z ludźmi o ich doświadczeniach, zacznie się patrzeć, jak są podejmowane pewne decyzje, to rzeczywiście widać te kwestie, nie wiem, rasizm to duże słowo, ale kwestie no, pewnej niesprawiedliwości, powiedzmy. I dlatego, może dlatego mi jest ciężko o tym pisać bezpośrednio, na przykład nigdy bym nie napisała o tym artykułu, ale łatwiej jest mi napisać opowiadanie, gdzie po prostu przedstawiam doświadczenia osoby, która tego doświadczyła. I dlatego wiele z moich bohaterów, to pewnie zauważyłaś, jest właśnie pół, na przykład mamy jednego pół Niemca, właściwie Niemca, który jest Turkiem, on czuje się Niemcem, ale wszyscy widzą jego ciemne włosy i brwi. Albo mam Angielkę, która właściwie też czuje się Niemką, ale ma akcent dosyć mocny i wszyscy zawsze pytają o ten akcent. Nie? Od tego zaczyna się każda rozmowa. Oczywiście dla niej nie jest to dobry początek. I w ten sposób staram się przedstawiać te takie, powiedziałabym, mini konflikty. Te mnie bardziej interesują niż takie, powiedzmy, ataki na synagogę, bo to jest ciężej mi opisać, nie oceniając tego. I to jest ciekawe właśnie, co robisz. Właśnie te mini konflikty, one są tutaj bardzo interesujące. Okej, ja właśnie uważam, że o tej multikulturowości to trzeba tak szczerze rozmawiać, no nie tak otwarcie, czasami tą poprawność polityczną nieraz schować, jeżeli dzieje się coś niedobrego, także tu jak najbardziej. Od razu ci, jest tutaj takie opowiadanie zatytułowane Elena, dotyczące depresji, przemocy w relacjach damsko-męskich, o toksycznym związku. I tak zaczynam się zastanawiać właśnie, czy ta emigracja często wpływa negatywnie na związki i rodzi właśnie problem depresji, bo czasami, no, wiadomo, jak człowiek czuje się obco, zagubiony, no to nieraz to się kończy niestety depresją. Czy to jest dosyć częste, bym cię zapytał? Ciężko mi odpowiedzieć, czy jest to częste, ale rzeczywiście to opowiadanie Elena jest bardziej niż inne, powiedziałabym, zakotwiczone w faktach. Rzeczywiście jedna z osób, które poznałam, która potem, z którą się nawet zaprzyjaźniłam, doświadczyła bardzo podobnych sytuacji, jak to, co tam przedstawiam. Jednocześnie to, co próbowałam w tym opowiadaniu zrobić, to przedstawić też drugą stronę. Nie wiem, czy to mi do końca wyszło, ale nie tylko stronę tej mojej przyjaciółki, ofiary, ale też stronę męża, kata, można by powiedzieć. I nie przedstawić go tak, bo nie wydaje mi się, że on katem był, tylko był też człowiekiem, po prostu troszeczkę inaczej złamanym, powiedziałabym. Dlatego starałam się właśnie też ten motyw depresji i tej trudnej sytuacji w rodzinie tak troszeczkę może zobiektywizować, albo może to nie jest dobre słowo, pokazać z różnych stron. Miałam sporo klientów, którzy byli po depresji albo w trakcie depresji, ale oczywiście ja się tym nie zajmuję, bo nie jestem ani psychoterapeutą, ani psychologiem i tu muszę zawsze uważać, żeby ta granica nie została przekroczona. Przekroczona, tak, bo to są jednak tematy, ja nie jestem wykwalifikowana, żeby o tym rozmawiać, ale rzeczywiście ciężko zatrzymać klienta, jeśli już zaczyna o tym opowiadać. Człowiek to jest całość, nie mogę powiedzieć, to są moje tematy, a te tematy proszę do psychologa. I dzięki temu może tyle się też dowiedziałam. Dla mnie to jest dar, że ci ludzie tyle mi opowiadali, nawet jeśli nie mogłam im w tym pomóc, oczywiście w tej kwestii depresji. Ale mnie zainspirowali na przykład do czegoś takiego, jak napisanie tego opowiadania Elena. Super, świetnie. Też cię zapytam o koronawirusa, bo to jest ważny motyw w twojej książce, ważny motyw na świecie, tak? Właśnie jak ten koronawirus zmienił tą naszą rzeczywistość związaną z miejscami pracy, a także może z literaturą, bo ja wielokrotnie jak rozmawiam z pisarzami, bo teraz wiadomo w czasie pandemii, tak byśmy się spotkali normalnie, tak byś przyjechała na promocję Elewatora, bo tak pierwotnie planowaliśmy, niestety musimy tak się komunikować.
Jak sobie zdajesz sprawę, pisarze często tworzą takie dzienniki pandemiczne na Facebooku czy gdzieś. Nie wiem, jaki jest twój stosunek do tego. No i to jest jakby ta druga część pytania, a pierwsza część właśnie jak pandemia zmieniła tą rzeczywistość, właśnie te miejsca pracy, może tą literaturę w taki sposób. Jeśli chodzi o perspektywę moich klientów, to myślę, że korona była takim... dolała oliwy do ognia. Oni i tak mają już ciężką sytuację. Większość z nich straciło pracę albo nie ma pracy. I teraz jeszcze korona, która sprawia, że oczywiście rynek pracy jest jeszcze bardziej przepełniony, jeszcze ciężej jest dostać rozmowę kwalifikacyjną, a co dopiero ofertę, co sprawia, że rozmowy były w pewnym sensie jeszcze bardziej dramatyczne i egzystencjalne. Więc dla nich było ciężej. Dla mnie, można powiedzieć, w pewnym sensie też było ciężej, ale z punktu widzenia literackiego ciekawiej. To jest jedna kwestia. Druga kwestia z koroną, to co było dla mnie ciekawe, ja od marca pracuję tylko w domu. To, gdzie jestem, to jest właściwie moje biuro, takie nietypowe i ja tylko mówię do tej kamerki i sądziłam, że rozmowy się spłycą. Tak myślałam, no bo jednak jest to pewien zawężony obraz człowieka, który się ma. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że takie rozmowy jeden na jeden jeszcze szybciej robią się głębsze, mimo tego, że jest to tylko przez, nie, wirtualnie. I zastanawiałam się, dlaczego to jest. Myślałam, że może z jednej strony potrzeba wzrosła, właśnie potrzeba takiego kontaktu i ludzie się otwierają jeszcze chętniej. Może to jest kwestia, że jesteśmy teraz oboje w naszych domach, w naszych mieszkaniach, więc i tak czujemy się bezpiecznie, więc możemy więcej powiedzieć do tej kamerki. Tak? Zwykle jak się spotykają ludzie, to są jednak w jakimś miejscu, gdzie, no, jakimś nowym miejscu i może tutaj te bariery takie emocjonalne są troszeczkę większe. Może to są powody, bo rzeczywiście wydaje mi się, że oczywiście chciałabym móc się znowu spotkać z moimi klientami, ale wydaje mi się, że mogę im prawie to samo, jak nie to samo zaoferować teraz przez kamerkę, jak wcześniej w biurze, w tym wysokim wieżowcu na 10 piętrze. Także są, jak ja mówię, są plusy i minusy tej sytuacji, bo na przykład plusem jest to, że dużo ludzi się nauczy korzystać właśnie z tego sprzętu elektronicznego, z tych kamerek, chociaż no, rzeczywiście te spotkania bezpośrednie, one są niezastąpione, no ale tu jest taki plus, że z techniką się troszeczkę bardziej, można powiedzieć, za pan brat będziemy, tak, oswoimy, o tak bym powiedział. I moje kolejne pytanie, bo tu też ładnie piszesz w książce, że ludzie noszą maski. No i właśnie czasami można odnieść wrażenie, że ten świat związany z rekrutacjami, czy właśnie świat ludzi pracy, to jest taka jedna wielka maskarada. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz. Właśnie znowu dotykamy tego problemu autentyczności, tak? Czy bardziej jesteśmy autentyczni, czy może lepiej lubimy zakładać maski, żeby do końca ludzie nie poznali nas w ten sposób? Tak, to jest bardzo ciekawa kwestia tych masek. Ja staram się pracować z ludźmi, oczywiście mam wrażenie, że każdy, kto przychodzi na pierwszą rozmowę, spotyka się z osobą, której nie zna, ma pewną maskę, bo to jest pewne zabezpieczenie. Ja starałam się, może tak mało świadomie, jak najszybciej sprawić, żeby osoba chętnie zdjęła tą maskę i żeby jej niekoniecznie zakładała właśnie też w innych kontekstach. To nie jest łatwe, bo wydaje mi się, że to ma związek po prostu z doświadczeniami danej osoby, kto chce ile pokazać. Nie każdy jest też otwarty z natury i nie trzeba jakby zmuszać do otwartości, ale wydaje mi się, że każdy ma taką część siebie, którą chętnie chce pokazać i odnaleźć tą część i pracować nad tą częścią. To już jest jakby krok w stronę autentyczności. Mam na przykład wielu klientów, którzy są może, na przykład informatyków. Oni w ogóle niechętnie o sobie opowiadają i o tym, co mówią. Ale jeśli znajdzie się ich pasję, nawet ten kod, nad którym pracują, to można i z nimi o tym porozmawia, to można nauczyć ich tego, żeby pokazali tą pasję. Na przykład na przykładzie tego kodu albo jakiegoś projektu, który był dla nich naprawdę ważny. I tu w tym momencie widać, że się otwierają na ich sposób. Ale właśnie o to chodzi, żeby zapomnieć w pewnym momencie, że ktoś nas słucha, że ktoś nas ocenia i opowiadać o tym, co jest dla nas ważne. I wtedy jesteśmy zwykle automatycznie autentyczni i wtedy mamy największe szanse też
na znalezienie tego, co do nas pasuje i tak naprawdę na pracę też, na to, żeby dostać tą umowę. Dlatego ja jestem, maski nie są złe, ale jakoś starać się może przynajmniej część maski odkryć. Myślę, że to jest... Tak, bardzo dziękuję. To słuszne, co mówisz właśnie, bo czasami nie ma co się tak otwierać też w całości do innych. To jest tak zwana zasada ograniczonego zaufania, która obowiązuje na drodze, ale też czasami w kontaktach międzyludzkich. Ty opisałaś w swojej książce właśnie ten traumatyczny moment, kiedy trzeba podpisać wypowiedzenie, bo to dla wielu, jak mówiłaś, to jest, zawala się świat, no to jest taka życiowa tragedia czy porażka, ale to jest też takie pytanie, jak mądrze się zachowywać, kiedy odchodzi się z pracy, tak? Kiedy czasami koleżeństwo ignoruje nas, bo już my już tu jesteśmy, ale za chwilę już będziemy w innej firmie i trochę jesteśmy takimi duchami, jak ghost, no nie na tej zasadzie. Ale jak tu właśnie mądrze się zachować w takiej sytuacji? Bardzo ciężkie pytanie i nie wiem w ogóle, czy jest możliwe mądrze się zachować w takiej sytuacji, dlatego, bo ja sama tego doświadczyłam, dlatego to jedno opowiadanie, to ostatnie jest bardzo autobiograficzne. To była firma, pierwsza firma, w której pracowałam tu w Niemczech i byłam jeszcze bardzo młoda, niedoświadczona, to było w 2011 roku. Bardzo też, że tak powiem, z pasją pracująca i właściwie robiąca wszystko ok, ale z powodów, na które nie miałam wpływu, jeden projekt nie przyszedł od rządu. Po prostu 1/3 ludzi musiała być zwolniona. I no, w Niemczech są po prostu pewne reguły, których wtedy nie znałam, teraz one są dla mnie oczywiste, że tutaj w takiej sytuacji decydują społeczne, znaczy takie kryteria jak czy ma się rodzinę, czy ma się dzieci, które są od ciebie zależne, jak długo jesteś w firmie, bo im dłużej, tym masz potem, że tak powiem, wyższą możliwość wynagrodzenia przed sądem. Ja tego wszystkiego nie wiedziałam. Ja byłam młoda, bez rodziny i dostałam wypowiedzenie. I oczywiście automatycznie, co myśli taka osoba, zrobiłam coś nie tak. Moja praca nie została doceniona. Starałam się, ale no jednak jest to porażka w pierwszym momencie. Nawet jak wie się te rzeczy, to tak się myśli, a jak się nie wie, to już w ogóle się tak myśli. Dlatego była, do dziś pamiętam tą rozmowę, której się w ogóle nie spodziewałam, gdzie szef, który był moim mentorem, od którego się bardzo dużo uczyłam, który do tej pory tylko mówił, że tak powiem, dobre rzeczy, w pewnym momencie daje ci po prostu list, który musisz podpisać. Jest świadek i ma kamienną twarz i w ogóle nie poznajesz tego szefa, którego znasz niby, ale tam siedzi ktoś inny, kto pewną funkcję i pewną rolę ma w tym momencie i ja wiem teraz, że nie może tu nic zmienić, nie? Bo to są kwestie prawne, ale jako ofiara tego nie wiesz. To był po prostu dla mnie szok. Ja to sama przepracowałam i potem oczywiście z moimi klientami, którzy w większości też czegoś takiego doświadczyli, też przepracowywałam, dlatego to opowiadanie jest dla mnie bardzo ważne, bo pokazuje, jest to troszeczkę ten moment, ale też to, czego się nauczyłam. I chyba nauczyłam się tego, że w takiej sytuacji mądrze do tego podejść się nie da. Że to jest zupełnie normalne, że są te emocje i że trafia to wielu ludzi. Dlatego myślę, że trzeba o tych rzeczach pisać, bo jeśli ktoś to czyta i widzi, że komuś innemu się to samo przytrafiło, to rozumie, że jest to część naszego systemu niestety kapitalistycznego, że nie tylko się zatrudnia ludzi, ale się ich też zwalnia. O tym się mówi dużo mniej w prasie. No, dokładnie. To są rzeczy, które się dzieją za zamkniętymi drzwiami, z prawnikami, ale rzeczy, które naprawdę bardzo bolą. I dlatego trzeba o tym pisać, wydaje mi się, i dzielić się tymi doświadczeniami, żeby po prostu na tym się nie załamać. Znam wielu, którzy się po prostu załamali i nie mieli nawet siły, żeby z tego powstać i szukać tej nowej pracy. To jest znowu kwestia depresji, o której mówiłeś. Dokładnie tak, tak, bo to jest taki temat tabu właśnie, to zwalnianie, te rotacje pracowników, ale świetnie, właśnie świetnie, że to poruszyłaś, bo ktoś może się utożsamić i od razu się zrobi trochę lepiej, można powiedzieć, jak to przeczyta. No czasami chyba, że praca jest rzeczywiście taka, bym powiedział, niesatysfakcjonująca, czy przede wszystkim stresująca, która wypala i jak się dostaje to wypowiedzenie, też jest moment traumatyczny, ale potem może przyjść taka psychiczna ulga, że o, może to jednak nie było to, coś sobie znajdę, no nie? Ale rzeczywiście to jest potem problem, jak się tą pracę lubiło, się było tyle lat, jak się straciło, to jest rzeczywiście, no jest to przeżycie traumatyczne.
I tam jest taki bohater, się pojawia w twojej książce, który szkicuje fotografię i od razu mi taka refleksja przyszła na myśl, no właśnie, bo z fotografią mamy taki czasami problem, bo fotografia, wiadomo, tutaj wzmaga te nasze wspomnienia, tą naszą czasami nostalgię, ale fotografia też jest związana z przemijaniem śmiercią. To bodajże Roland Barthes o tym pisał. A jaki jest twój stosunek do fotografii? Też lubisz czasami oglądać? W pracy zdarza ci się, że tam masz fotografię, no nie wiem, męża, dziecka czy coś takiego? Nie mam fotografii, ale to dlatego, że już nawet nie mamy, że tak powiem, zmieniamy biurka. A, rozumiem. System, więc nic osobistego i tak nie ma. Ja tam chyba nawet o tym piszę na biurku. Ale ja myślę, że u mnie fotografie są raczej w głowie i właśnie te opowiadania dla mnie są tymi fotografiami. Ja bardziej, że tak powiem, rysuję słowem niż ołówkiem, jak na przykład moja siostra, która zrobiła też piękne ilustracje do tej książki. Ale jeśli chodzi właśnie o to opowiadanie, też portrety, to było też dla mnie duże przeżycie, praca właśnie z tym mężczyzną, który no stracił żonę. Właściwie mieliśmy mówić o utracie pracy, ale mówiliśmy o utracie żony. I tu nie dało się granicy, że tak powiem, jakieś przeprowadzić. I właśnie ten sposób, w jaki sposób on sobie z tym radzi, że no po prostu szkicuje te zdjęcia żony i w ten sposób przerabia chyba tą stratę. I właśnie no dlatego też powstał ten tytuł Portrety. Wydawało mi się, że pasował do wszystkich, ale rzeczywiście on tytuł wziął się z tego opowiadania. Ale to pokazuje, jaka ciekawa właśnie jest ta praca z ludźmi, gdzie wydaje się, że zaczyna się mówić o życiorysie czy o jakimś dokumencie, który leży na stole, ale od życiorysu do takiego dramatu życiowego jest bardzo blisko. I jeśli się tą osobę otworzy, jeśli ma się jakieś zaufanie do danej osoby i ta osoba ma do ciebie, no to te tematy się zlewają. I właśnie dlatego no jestem bardzo wdzięczna, że miałam właśnie te lata pracy takiej bardzo intensywnej z ludźmi, którym jest ciężko i że mogłam to sama jakoś przepracować w tych opowiadaniach. To jeszcze cię zapytam, jak już jesteśmy przy tych tematach właśnie biurowych, pracy w biurze, w korporacjach, o neurotyczność. Czy ludzie w korporacjach, czasami nazywani pejoratywnie tak korposzczurami, na pewno się spotkałaś z tym określeniem, ale ja tutaj abstrahuję od tego. Natomiast ludzie, którzy pracują w korporacjach, właśnie w wielkich firmach, są neurotyczni, bo niektórzy mówią właśnie, że cechą dzisiejszych czasów to jest taka pewna neurotyczność. Można to zauważyć. Widzisz, takie psychologiczne pytanie jakieś ci dzisiaj zadaję. Tak. Ciężko mi na nie odpowiedzieć, ponieważ większość moich klientów jednak odchodziło z korporacji, więc może jest to rzeczywiście fakt, że już nie chcieli być otoczeni tym myśliwym szczurów. Ale wydaje mi się, że neurotyczność ma po prostu coś wspólnego z bardzo dużą ilością emocji. I to chyba jest związane z tym, co mówiłam wcześniej, jak ważna ta praca jest w tym kraju dla ludzi. I im wyżej jest się, wydaje mi się, w jakiejś hierarchii, tym ma się więcej pracy, tym często bardziej identyfikuje się z tym, co się robi i tym częściej traci się taką perspektywę. Wydaje mi się, że stąd, no i tu jest bardzo już blisko do takiej właśnie neurotyczności, czy jakiegoś zamknięcia, takich klapków na oczach, może właśnie biegu do przodu. Ciężko mi mówić znowu, bo ta kwestia, często mówi się korporacje i od razu się myśli, ma się jakiś taki znowu obraz przed oczami, są bardzo różne korporacje. To słowo jest bardzo negatywnie nacechowane. Ja byłam w korporacji, która umożliwiła mi to, o czym mówię dzisiaj. Umożliwiła mi głęboką psychologiczną pracę z ludźmi. Nie wydaje mi się, że w tym jest cokolwiek złego. To były takie programy outplacingowe, to się mówi, gdzie rzeczywiście firmy, nawet te korporacje zwalniające ludzi, płacą za to, żeby ci ludzie dostali właśnie psychologiczne wsparcie, żeby jak najszybciej znaleźli nową pracę. Oczywiście można mówić, że mają w tym swój interes, że myślą tylko o wizerunku firmy, o tym, co napisze prasa,
ale z drugiej strony można powiedzieć, robią mimo wszystko, obojętnie jakie są motywy, coś dobrego. Płacą, chociaż nie muszą, duże pieniądze za takie programy, w których ja uczestniczyłam. Więc znowu, korporacja, są dobre i są złe strony. I są też bardzo różne, że tak powiem, tematy różne. Oczywiście pewne złe rzeczy się są tam, ale wydaje mi się, że równie na przykład w Niemczech jest też dużo mniejszych biznesów, które mają inne problemy, ale też nie są idealne. Ale nie mówi się o złych małych biznesach, tylko o dobrych małych biznesach i złych korporacjach. Wydaje mi się, że to jest trochę uproszczone. Trzeba mówić o danej firmie, o tym, co dana firma w danym momencie robi dla ludzi. I tak troszeczkę głębiej wtedy w to wejść. Wtedy rozumie się, co za tym stoi. Okej, okay, dzięki. To wrócimy teraz, będzie luźne pytanie właśnie odnośnie tych grafik, bo twoja siostra Alicja, tak, robiła te grafiki. Od razu cię zapytam, jak ci się z nią współpracowało? Na jakim etapie w ogóle wpadłaś na pomysł, żeby właśnie Ala tutaj zrobiła ci te grafiki? Ty konsultowałaś z nią je, czy nie bardzo? Jak ta współpraca wasza przebiegała? Kiedy przyszedł pomysł, to ciężko powiedzieć. Dla mnie to było dosyć oczywiste, że Ala to będzie robić, dlatego bo u nas w rodzinie ta, że tak powiem, rolę, że ja piszę, a moja siostra robi, że tak powiem, maluje i często robimy razem rzeczy w rodzinie, to jest takie oczywiste, że nawet wydaje mi się, że dla obu stron było to oczywiste. Pytanie było, co robimy, nie? Co do tych portretów. Czy to rzeczywiście mają być portrety, jaki to ma być styl? Moja siostra zajmuje się animacją, więc ma bardzo duży, że tak powiem, różne rzeczy może zaoferować. Tutaj jednak bardzo podoba mi się ten styl, bo jest taki prosty. To jest też to, co Ala moim zdaniem bardzo dobrze robi, właśnie ten prosty szkic. I wydaje mi się, że ja staram się też prosto pisać, więc to nie komplikować rzeczy, tylko właśnie przedstawiać trudne rzeczy w miarę prosto. I tu widzę to, co właśnie Ala robi w wizerunku, w tej ilustracji. Dlatego zastanawiałyśmy się potem, ile tych oczywiście głów ma być, czy to mają być głowy. I wyszło w końcu chyba 9, rzeczywiście tyle, ile mamy. Ile tak jest tutaj opowiadań. Rzeczywiście doszłyśmy do takiego klasycznego podejścia, głowa na opowiadanie. Oczywiście jest to wszystko symboliczne i też nie chodzi o to, żeby dokładnie przedstawić tę osobę, ale może pewne jej cechy troszeczkę zwizualizować. Tak, bo to są portrety. Ty słowem przedstawiłaś portrety ludzi i to ci rzeczywiście wyszło. A wracając do Ali, to ja pamiętam, jak 3 lata temu, tak, to ja wtedy byłem, pamiętam, to był pierwszy rok, jak byłem naczelnym elewatora, to robiliśmy taki wywiad, to był numer węgierski, pamiętam Tibor Dery, jak ona była po tym sukcesie oscarowym, tak, bo znalazła się na shortliście, to był ten wywiad w krainie animatorów i animatrixów. Mam nadzieję, że nie przekręcam, bo już troszeczkę czasu minęło, ale bardzo byłem zadowolony, pamiętam z tego wywiadu, jeden z moich lepszych wywiadów, jaki mi się udało tam napisać. Dobrze, to wiesz, to takie ostatnie pytanie, bardzo tradycyjne. Powiedz mi, jaka będzie następna książka, nad czym pracujesz teraz? Ojej, tradycyjne, ale trudne, muszę powiedzieć. To ma związek z tym, że zmieniłam pracę, więc nie robię już tego, co robiłam, co było moją inspiracją. Teraz jestem w kolejach niemieckich, więc coś zupełnie innego. Pracuję też z ludźmi, ale raczej w takim zespole już ustalonym. Dlatego ostatnio rzeczywiście nie miałam za dużo czasu na napisanie, dlatego bo tyle się dzieje. Ja raczej piszę w takich spokojniejszych momentach. Oczywiście z tym debiutem było inaczej, ale potrzebuję troszeczkę czasu na to, żeby przetrawić to, co się dzieje. A teraz cały czas coś się dzieje i nie mam tych pauz. Ale mam nadzieję, że może teraz pod koniec roku przyjdzie pauza. I myślę, że musi to być coś związanego z pociągami. Tak sobie myślę, bo ostatnio nawet śnię o pociągach. Tyle się dowiaduję o tym całym systemie pociągowym albo o torach. Więc chyba rzecz musi się dziać w drodze i na torach. I może jak napiszę parę opowiadań, to przestanę śnić już o tych pociągach. Więc myślę, że może w tym kierunku to pójdzie, ale tak naprawdę nie mam jeszcze nic. Więc nic nie mogę obiecać, nawet samej sobie.
Ale powiem Ci, to jest ciekawe, bo ja lubię ten motyw kolei i mało tego, jak tak się myśli, żeby być pisarzem, to warto jeździć komunikacją publiczną, właśnie podróżować pociągami, autobusami, wtedy się nadsłuchuje tych ludzi i to jest czasami gotowy materiał, można powiedzieć, na opowiadanie czy na powieść. Tak? Jakiś czas temu robiłem właśnie takie spotkanie online z Henrykiem Wańkiem, on jest pasjonatem, właśnie lubi jeździć koleją i napisał tą drugą część notatnika i modlitewnika drogowego i u niego ta jazda, podróż koleją w ogóle ma taki charakter wręcz mistyczny czasami, no nie? Głęboki. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Także ja trzymam kciuki i chętnie poczytam te twoje teksty związane właśnie z koleją. To w takim razie ja bardzo dziękuję za spotkanie, Państwu również. I mam nadzieję, że Państwo będziecie oglądać kolejne czwartki literackie online. I Tobie, Jola, przede wszystkim dziękuję za spotkanie, że się zgodziłaś, że znalazłaś czas dla nas. Oczywiście, dziękuję bardzo.